Witam Cię bardzo serdecznie w moim kolejnym filmiku. Dzisiaj pokażę Ci, jak zrobić prosty kwietnik techniką makramy. Tak naprawdę nieważne, na jakim jesteś etapie, czy masz już jakieś swoje makramowe doświadczenia, czy dopiero zaczynasz. Jeśli chcesz zrobić swój pierwszy kwietnik, to ten naprawdę jest odpowiedni na początek. Tym bardziej, że powtarzają się tutaj regularnie dwa sploty, więc zapewniam Cię, że będziesz je mieć po tym kwietniku już opanowane. Więc zaczynamy. Ja użyłam do kwietnika sznurka swojej marki 5 mm i Tobie też polecam do kwietników grubości 5 mm, dlatego że potem efekt jest taki mięsisty, taki skandynawsko-sweterkowy. Ja taki bardzo w kwietnikach lubię. Więc sznurek musisz pociąć na 8 kawałków o długości 6 metrów 30 cm każdy. No i za chwilę pokażę Ci, co dalej. Więc tak, zacznijmy od tego, że przymocujemy sobie kółko, najlepiej tak, żeby nam wisiało. No i nasze 8 sznurków przełożymy sobie teraz przez to kółko w taki sposób, żeby końce mniej więcej z jednej i z drugiej strony zbiegały Wam się w tym samym miejscu, czyli żeby kółko było na połowie naszych sznurków. Sprawdzę, jak to u mnie jest. Jest w porządku. No i teraz rozłóżmy je sobie równomiernie tutaj na kółku w taki sposób. Będziemy robić kwietnik, tak jak mówiłam, czteroramienny, w związku z tym mamy 8 sznurków, można też zrobić z 6, natomiast może się zdarzyć, że będzie on mniej stabilny. No i robimy pierwszy węzeł, chwytam sobie w ten sposób wszystkie 8 sznurków. Kładę sobie sznurek, który ma 50 cm około, w taki sposób pionowy. Tutaj tworzę sobie taką pętelkę, zaraz ją zobaczycie. Zaczynam ją mniej więcej tutaj i teraz okręcam go naokoło. Pamiętajcie, żeby to robić dość mocno, dlatego że od tego będzie zależała potem stabilność naszego kwietnika i to, czy utrzyma nam każdą roślinę. Okręcamy dookoła i teraz w tym momencie wkładam to do pętelki, ten jeden z końców, drugi, jak widzicie, jest nadal tutaj. No i teraz ciągnę tym pierwszym końcem do góry, tak żeby ten wystający koniec schować. Ucinam oba. I będę teraz działać dalej. Mam coś takiego. I teraz wydzielam sobie pierwsze 4 sznurki, na których będę pracować. Biorę sobie 2 zewnętrzne. I to one będą moimi sznurkami roboczymi, natomiast te 2 w środku pozostaną bierne. I teraz z jednej strony tworzę sobie taką literę L, natomiast z drugiej nakładam ten, który biegnie z góry, na moją literę L i w momencie, kiedy się z moją L-ką przetnie, przekładam go z tyłu za tę nieruchomą dwójkę i prowadzę do przodu zaciskam i powielam ten ruch, czyli znowu tworzę L-kę, z tej strony krzyżuje mi się z L-ką ten biegnący z góry, mój drugi roboczy i przekładam za nieruchomą dwójką. Zaciskam i znowu robię to samo. Kolejna L-ka, w momencie skrzyżowania przekładam za dwójkę i zaciskam. Spójrzcie, że tworzy się taka spirala, właśnie ten splot, który tutaj używamy, jest to splot tak zwany spiralny. No i jest to jeden z tych splotów, które dzisiaj w tym kwietniku będą użyte. Są to sploty podstawowe, a tak naprawdę to też bez znaczenia, na jakim etapie swojego rozwoju z makramą jesteście. Możecie zacząć równie dobrze od takiego kwietnika, albo też zrobić najpierw jakąś makramę i potem zrobić taki kwietnik. Patrzcie, jak nam się ta spirala tworzy. Tak naprawdę bez naszego udziału, wystarczy tylko pilnować, żeby z tej jednej strony robić tę literę L, a z drugiej krzyżować ją drugim sznurkiem. To, co ważne, to to, żeby zaciskać jeden supełek pod drugim, bo jak powstają nam przerwy, nie wygląda to zbyt dobrze. No i tak będziemy tworzyć nasze 4 ramiona. Moglibyśmy do tego kwietnika użyć sznurka o grubości 3 cm, natomiast nie byłby on finalnie tak efektowny. No i teraz wyłaniam sobie z reszty sznurków kolejną czwórkę. Tak jak poprzednio, 2 zewnętrzne są moimi sznurkami roboczymi, 2 w środku są bierne, tak? No i zaczynam L-ką oczywiście od tej samej strony i tworzę kolejne ramię długości 40 cm około. Będzie to długi kwietnik, w zamyśle taki, który zwisa po prostu z sufitu. Więc no, będzie on dość długi. No i trzecie ramię. No i teraz, jak już mamy te 4 ramiona długości 40 cm i mamy pewność, że są one równo względem siebie, no to zauważmy, że te sznurki, które w każdym ramieniu były sznurkami biernymi, są bardzo długie, natomiast te, które je oplatały, no zrobiły się drastycznie krótkie. Więc teraz bardzo ważna rzecz, będziemy łączyć tutaj te nasze ramiona po to, żeby zrobić właśnie ten nasz koszyczek do doniczki. I ważna rzecz jest właśnie taka, żeby teraz zamienić je rolami, czyli te krótkie zewnętrzne, które macie, będą tymi, które teraz pozostaną w środku i będą sobie odpoczywały, natomiast te, które odpoczywały, czyli ten i ten, będą je teraz oplatać. I robimy to samo, co wcześniej. Zaczynamy L-ką od strony prawej sznurek krzyżujący jest po stronie lewej. No i krzyżujemy, przekładamy do tyłu i mamy coś takiego. I teraz w odróżnieniu od splotu tego spiralnego będziemy robić splot, który się nazywa splotem płaskim i polega on na tym, że zmieniamy stronę L-ki, czyli jak wcześniej robiliśmy tylko literę L po prawej stronie, tak teraz zrobiliśmy już jedną po prawej i robimy ją teraz po lewej, czyli L-ka jest po lewej, sznurek krzyżujący przechodzi nam na lewą stronę. No i robimy to samo, czyli za dwójką naszą nieruchomą przekładamy go do przodu i zaciskamy. I powstaje nam taki precelkowaty splot. Zmieniam stronę znowu. Jeśli nie pamiętasz, po której stronie robiłaś ostatnią L-kę, to zawsze sugeruj się sznurkiem, który wychodzi Ci z tego pionowego tutaj splotu. Czyli jak masz ten tutaj pionowy po tej stronie, to z niego wychodzi Ci sznurek, który będzie tworzył naszą L-kę. Spójrz. Teraz mamy go po tej stronie, więc logiczne, że nasza L-ka będzie po stronie lewej. Wrócę jeszcze na moment do tego, jakiej wielkości powinna być ta przerwa. Ona u mnie jest wysokości, słuchajcie, 13 cm. Jeśli masz zamiar włożyć do tego kwietnika większą doniczkę, no to zrób ją, nie wiem, 15-16 cm, bo od tego też zależy to, jak potem okazałą roślinę będziemy mogli do kwietnika włożyć. No i robimy dalej. Ten splot, który teraz robimy, on będzie nam nachodził na doniczkę i będzie też pod naszą doniczką. No i zrobiliśmy wysokość tutaj 25 cm. Ten splot będzie nam nachodził na doniczkę, ale też pod nią nam się zbiegał ze wszystkimi czterema ramionami. No i analogicznie chwytam sobie dwa kolejne sznurki. Jeden jest długi, więc będzie oplatającym sznurkiem, drugi jest krótki, więc będzie sznurkiem środkowym. No i ważne, żebyście wybrały te właściwe. No i na tej samej wysokości co poprzedni robię kolejny węzeł płaski. I tak samo postępujemy z trzecim i czwartym ramieniem. No i teraz, jak mamy już te cztery gałęzie 25 cm równe, no to będziemy robić dolne mocowanie. Zrobimy je tak samo, jak robiłyście mocowanie przy kółeczku, więc bierzemy sobie sznurek, który jest pionowo. Na dole robimy sobie pętelkę i tutaj pod samym zakończeniem naszych węzłów oplatamy dookoła. Też oczywiście dość ciasno. Możecie zrobić to dłuższe, krótsze, generalnie jak wolicie. Nie ma to większego znaczenia, ten splot i tak będzie będzie dość mocne. No i teraz koniec, który nam tutaj wystaje, przeciągam do góry, chowając jednocześnie ten, który wystawał mi na dole. Obcinam oba. Jeśli mi się nie schował dostatecznie, mogę go tutaj wepchnąć. Tak samo schować ten, który jest tutaj. No i obcinam frędzlę, na jaką wysokość mam życzenie. Kwietnik jest gotowy. Finalnie nasz kwietnik prezentuje się tak. Dzięki użyciu sznurka o grubości 5 mm każdy splot jest taki gruby i bardzo, bardzo widoczny. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Jeśli Ci się podobało, daj łapkę w górę. Jeśli chcesz więcej takich treści, zasubskrybuj kanał. Obiecuję Ci, że będzie się takich filmików pojawiać znacznie więcej. A jeśli masz pomysł na to, o czym miałby być kolejny filmik, to napisz w komentarzu. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.